Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Niestety w tym tygodniu wiadomości dla kierowców nie są najlepsze, ponieważ mamy do czynienia już z zauważalnymi podwyżkami cen na stacjach paliw, a kolejne dni przyniosą zapewne dalszy ciąg tego procesu. Jeśli chodzi o obecne ceny, mamy cenę benzyny na poziomie 4,75, to jest o 6 groszy więcej niż przed tygodniem. Natomiast o 5 groszy podrożał litr oleju napędowego, sprzedawany średnio po 4,74. Istotna zmiana zwyżkowa dotyczy także autogazu, który sprzedawany jest w cenie średniej ogólnopolskiej 2,34, to jest o 7 groszy więcej niż przed tygodniem. Na rynkach światowych sporo jest, czy sporo było w ostatnich dniach czynników stymulujących wzrosty, chociażby zmniejszenie produkcji rafinerii amerykańskich w Teksasie spowodowanych atakiem zimy. Mamy do czynienia także z niepokojami związanymi z sytuacją w Jemenie i uderzeniami dronów na teren Arabii Saudyjskiej, co może sugerować jakiś niepokój związany z produkcją, ze stabilnością produkcji czy z bezpieczeństwem produkcji w Arabii Saudyjskiej. Wszystkie te czynniki w jakiś sposób oddziaływały prozwyżkowo na ropę, która sięgnęła poziomu 65 dolarów za baryłkę. Obecnie mamy wprawdzie niewielką korektę, ale jednak co się już stało, będzie się musiało zapewne odzwierciedlić także i w cenach na rynku paliw gotowych, również w Polsce. I dlatego prognozy na najbliższe dni niestety nie są specjalnie miłe kierowcom. Dla benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego prognozujemy ten sam przedział, w którym ceny mogą się znaleźć, czyli między 4,75 a 4,86. 5-złotowe poziomy niestety na niektórych stacjach już widzimy, natomiast to jeszcze wcale nie jest żaden ogólnopolski standard i jeszcze długo myślę, że nie będzie, natomiast no, kierunek zwyżkowy jednak już jest wytyczony na najbliższe dni na pewno. W przypadku cen autogazu tutaj zmiana także będzie odczuwalna. Prognoza cen średnich na najbliższy tydzień lokuje się w przedziale 2,36-2,44 za litr tej popularnej paliwowej alternatywy.